Siemaneczko, z tej strony Desu i gramy w misję w Battlefieldzie Bad Company 2 w Górę Rzeki. To jest już kolejna misja naszej serii, mojej serii właściwie. I teraz to jest ciąg dalszy przygód naszych czterech żołnierzy, w którym się wcielam w jednego z nich i walczę dziennie, żeby znaleźć pewnego człowieka. Dobra. Pora zacząć. Więc jestem w dżungli, jak widzicie. Jest tak zarośnięto zieleniście i burza. Miasto snajpera kryje rzekę. Halo, jest twój. Zrób to. Okej. Czyli muszę go zdjąć. Coś nie wyszło. Dobra, chyba mam go w czasie grzmotu walnąć. Czyżbym? Możliwe. O, mam T-88. Gniazdo snajpera kryje rzekę. Halo, jest twój. Zrób to po cichu. Czyli chyba musi być grzmot. No i znowu nie poszła! Ja pierdzielę. To jak ja mam to zrobić? Dobra, no to jeszcze raz. Mówi nisko, gniazdo snajpera. Kryje rzekę. Halo, jest twój. Zrób to. Cicho. Fuck je, co? Dobra. Załatwiłem tego gościa. Wystarczyło cały czas kucać, ale kucałem przedtem i też nic nie poszło. Dobra. Czyli mam bawić się teraz w snajpera. Dobra. Dowiemy się, do kogo zabrali. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go zdejmij. No to... Pobawimy się teraz. Dobra, jeden. Jazda, sierżant. Jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. Odległość 7-2. Wiatr 5 węzłów. Okej. Okay. Czekaj na grzmot. 3. Jeszcze tam został? Ślepy normalnie chyba. Ładny strzał. Jednostki, zmienić pozycję. Przyjąłem. Cel na 12 godzinie. Czekaj na grzmot. Okej, namierzamy i... 3... 2... O to chodzi. Dobra. Dobra robota, brachu. Czyżby... Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Jeszcze dwóch? Zaczekaj, aż będzie czysto. Gdzie jest? A tam... Zaraz się ich pozbę. I dwóch naraz. Teren czysty. Dobra, czyli już... Zaczekajcie, chłopaki. Spróbujemy trochę podsłuchać. Dobra, to czekamy teraz, aż oni wszystko sobie tam podsłuchają. Dobra, czysto. Przegrupować się. Dobra, no to cisnę sobie amunicja i... Okej, ta broń też może być. To jest to samo? To jest to samo, tylko że tu mam akurat z kolimatorem. Okej, może być. Też jest dobre. W porządku, wreszcie. Okej. Kto idzie wojować w komfort?
Kowboje. Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dallas Cowboys toczą wojnę w każdą niedzielę. Może znajdźmy po prostu Aguayera, co? Dobra, zapisywanie. Czyżby pułapka? Trudno ciągle. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam wbudowany wykrywacz metali. Dzięki, dzięki, Hans. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gamon. No to więc trzeba uważać na kolejną przeszkodę. Tak. Takie coś jak trud. W porządku, pułapka rozbrojona. Dobra robota, Marlo. O, tu jakaś tekstura chyba się nie wczytała. Nic z tym nie poradzę. Wyjdzie się, czy co? Ja pierdzielę, chcę się wywolni. Kolejny trucik. Jeszcze jakiś tu jest? No szybciej. Ja nie będę na was czekał. Pułapka rozbrojona. No, o. Okej. Czyli widzę jakieś budyneczki. Nie trzeba rozwalić. A nie mam granatnika. Granatek. Granata mogę ciepnąć. Idę sobie po tyłu. Najrozsądniej będzie chyba. O, co tu mam? Ark. Nie no, wolę sobie tą broń mieć niż... Jak jest granat? Zapomniałem, jak jest granat. A, dobra, już wiem. F. Na F się rzuca. Ale muza. Daleka droga na dół, nie? Normalnie fajna. Tylko skała, nic nie będzie. Zaraz polecisz. Ou. O. Okopali się tu jak krew zalewany. To jest jedna wieża strażnicza. Dobra, zmienię sobie na snajpę. Wow. Wiem, muszę iść do rzeczki, ale... Na razie... Wow. Ale mnie tu naparzają. Chyba. Dead. Dobra. Wow. Garnika skurczybek. Ogłuszony jestem teraz. Wyłażone jak grzyby po deszczu. Jestem dalej ogłuszony, ale... Spoko. Albo i nie. A to moje słuchawki.
Ale mam cela, co nie? Mamo. Tak to nie działa. Chyba go trafiłem. Wow. Granat by się przydał, ale nie mam. Okej. Wykonane. O, to jakaś. Dobra. Kocie, haman, come on. Idziemy dalej. Proszę, będzie ze snajpy coś, ale niedużo. Okej. Trochę będzie ze snajpy, ale nie aż tak. Siakrę. Właściwie to. To jest snajpa. Wezmę sobie. To jest. To ma lepszą celną. Tylko słabszą celność. To samo. A dobra, wezmę sobie tą. Dobra. Piechota wroga. Po drugiej stronie. Uwaga! Ruskie śmigłowce. Cholera, nie powinno ich tu być. Ale kto się przysłał? Jest tam coś. Strzelimy sobie. Już pani. Tam są. Nic tu już nie ma. Ale idę tu. Dobra. Ładnie ich strzelać. Dobra, i co ja tu... Co mi będą kozaczyć? Wolę ich z granatnika zdjąć. Pal się, szmato. Tak, pal się. Poczuj, co to ogień. To coś jest? To moje. Jakim cudem tak szybko tam doszli? Czy ten karabin maszynowy? O, w dupę. Trafiłem swoich. Czysto! Dobra, rozwalimy to. Rozwalę to na wszelki wypadek. Strzelać dalej! Tu widzę tam jakąś broń.
To tu. O. Wow. No ale wezmę sobie tą swoją broń. Właściwie ona mi się najbardziej podoba z tych wszystkich takich. Lepiej mi się ją gra. Co wy chcecie, ludzie? Nie ma co tam mnie chyba. Uuu, ammo by się przydało. Nie, nie trafiłem. Aha. Na ziemię! Tutaj! Wow, 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 wow. O, blisko śmierci. O! Czyściutko jak nic. A, rozwalenia. Nic innego mi nie pozostało niż... O, mam detonator. Aha, właśnie. Sześć wykłady? Nie, szkoda. To co? Nie może tu mam na nogach iść. No was chyba pogrzmiło. Ale wysadzimy sobie, co nie? Bum. Nic nie ma. Wow, jaka dziura. Dobra. Come to me. Come on. O nie. Będzie ta ciężka misja. Tutaj. Muszę sobie iść po naboje do granatnika. Bo później chyba będzie helikopter. Okej. Okay. Czekaj, no, nadal znajduje. Nie da się, dobra. Wezmę sobie snajpkę. I od razu sobie ich tu stąd. Ściągam. Tam byłaś, ma to widzieć. Strzelec zabity! Jeszcze coś. O, wow. Jakim cudem nie mogę go rozwalić? No czemu nie mogę w niego strzelić? Coś dziwnego. Dobra, zmienię sobie na ten karabinek. Właśnie tu by chyba się bazooka przydała. A właśnie tu jest. Jest bazooka. I chyba coś tu się będzie działo. Tu jest! Oj, czołg. Padnij, czołg! Granatnika skurwiela! Oj, po nim. Strzelajcie do VIP-a! Chcemy go żywego! Strzelaj!
Okej. Broń. Nie ma sprawy. Jesteśmy kwita. Panie majorze, przysłał nas Braidwood. Chcieliśmy coś pokazać. No to pokazujcie. Ale lapek. Cholera, naprawdę im się udało. Braidwood mówił, że to atrapa. Oczywiście, że atrapa. Mówiłem im, że to będzie atrapa. Chryste, prawdziwej broni by tam nie przenieśli. O tym wiedzieliśmy od dawna. Wiedzieliśmy? Tak. Dobra. Przez francuskie Sat-Meteo weszliśmy do gruzińskiej sieci wojskowej. Dużo się dowiedzieliśmy. Informacje o atrapie broni to tylko część. I wtedy zjawili się ci goście. Przyjęli wszystkie materiały? Aha. Nie ma kopii? Gdzie? I chyba koniec.